Jest to trzeci i ostatni odcinek serii Travelaw o Dolnym Śląsku, a opowiemy w nim m.in. o tym, co to są świątynie pokoju, co wspólnego z kościołem może mieć czarny kot, gdzie na Dolnym Śląsku mieszkają smoki, czy można kupić kościół. Wszystko to i jeszcze więcej już za chwilę. Jeśli kochacie podróże, to zostańcie z nami do końca, by podróże pokochały Was. Dzień dobry się z Wami. Cześć! Główne cele naszej dzisiejszej wycieczki znajdują się pomiędzy Wrocławiem a Jelenią Górą. Odwiedzimy Jawor i Świdnicę oraz dodatkowo zajrzymy do Karpacza. Jeśli podobają Wam się nasze filmy, to zostawcie palec w górę, komentarz i suba z dzwonkiem, by nie przegapić kolejnego odcinka. Poznacie dziś trzeci powód naszego przyjazdu na Dolny Śląsk. Są nim najbardziej wyjątkowe świątynie zwane kościołami pokoju. Nazwa ta pochodzi od pokoju westfalskiego, kończącego wojnę 30-letnią, która w XVII wieku przetoczyła się przez Europę Zachodnią. Po wojnie Habsburgowie narzucili luteranom rygorystyczne zasady budowy kościołów. Mogły powstawać tylko poza murami miast, wyłącznie z nietrwałych surowców jak drewno, słoma i glina, a budowa nie mogła trwać dłużej niż rok. Luteranie wykazali się zaradnością. Każdy ofiarował co mógł, pieniądze, a czasem choćby jedną deskę. Jeden z mieszkańców wyruszył w podróż po europejskich dworach protestanckich, prosząc o fundusze. Dzięki wspólnym wysiłkom świdnicki kościół był gotowy już po 10 miesiącach, a w 1657 roku odbyło się tu pierwsze nabożeństwo. Z zewnątrz świątynia wydaje się być skromna, a wzrok przykuwa jedynie szachulcowa konstrukcja oraz 27 bordowych lub fioletowych ponumerowanych drzwi. Wnętrze jednak mocno kontrastuje z tym wrażeniem, gdyż jest niebywale bogate i barwne. Kościół wypełniają trzy piętra empor, czyli balkonów, które pokryto scenami i cytatami z Ewangelii. Od wejścia uwagę przyciąga barokowy ołtarz, który wbrew pierwszemu wrażeniu nie jest marmurowy, lecz drewniany. Podobnie zachwyca bogato zdobiona ambona z klepsydrą, odmierzająca długość kazania oraz najstrojniejsza w kościele loża rodu Hochbergów, którzy podarowali 2/3 dębów potrzebnych do budowy świątyni. Również sklepienia ozdobiono scenami biblijnymi i ornamentami pokrywającymi niemal każdy centymetr powierzchni. W wielu miejscach na ścianach widnieją herby możnych rodów ewangelickich oraz portrety i epitafia zasłużonych członków tej społeczności. Od kilkunastu lat w kościele odbywają się słynne koncerty bachowskie. Jego akustyka jest znana na całym świecie i wielu muzyków marzy, by tu zagrać. Wnętrze świdnickiego kościoła wypełniają ławki z numerowanymi miejscami. Ta największa drewniana świątynia w Europie pomieścić może nawet 7,5 tysiąca wiernych. W przedsionku znajdziecie sklepik z publikacjami, pamiątkami oraz biletami wstępu. Kościół otacza stary ewangelicki cmentarz, a na ogrodzonym terenie znajduje się szereg zabytkowych szachulcowych zabudowań. Wśród nich jest dzwonnica, dobudowana kilkadziesiąt lat później, gdy zelżały ograniczenia zakazujące budowy wież i innych wyróżników religijnych. Całe to miejsce zrobiło na nas ogromne wrażenie. Byliśmy tu już drugi raz, jednak wciąż uważamy, że to jeden z najpiękniejszych kościołów w Polsce. W starym domku stróża przy niezwykle ozdobnej bramie wejściowej mieści się urocza i bardzo klimatyczna kawiarnia.
Świdnicka Świątynia Pokoju jest jednym z trzech obiektów na Dolnym Śląsku, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Oglądacie kanał Travela. Lecimy teraz szybko do Jawora na umówione wejście do drugiej świątyni pokoju. Pamiętać trzeba, by wcześniej zadzwonić i ustalić czas zwiedzania. Pierwotnie po pokoju westfalskim wybudowano trzy podobne ewangelickie świątynie w Jaworze, Świdnicy i Głogowie. Jednak ta ostatnia niestety bezpowrotnie spłonęła. Kościół w Jaworze zaprojektował Albrecht von Seybisch. Dach budynku pokryto gontami, a jego szachulcowa konstrukcja powstała bez użycia żelaznych gwoździ. Ten wielki trzynawowy kościół typu bazylikowego pomieścić może nawet 6 tysięcy osób. Osiągnięto to dzięki czterem piętrom empor, czyli długich balkonów obiegających całe wnętrze. Ich frontony ozdabiają sceny z Nowego i Starego Testamentu wraz z odpowiednimi sentencjami, a także herby, gmerki cechów, portrety oraz wizerunki rodowych dworów i zamków. Najpierw powstały obecne piętra drugie i czwarte, a około 100 lat później dobudowano dwa kolejne. Wszystkie miejsca siedzące są numerowane, a prawo do zasiadania mieli tylko ci, którzy je opłacili. Co ciekawe, istniało prawo dziedziczenia wykupionych miejsc w ławach. Przez pierwsze 10 lat w kościele nie było żadnych malowideł. Dopiero później wnętrze udekorował malarz Grzegorz Flegerskowar. Uwagę przykuwa kasetonowy strop, pokryty w całości ornamentami roślinnymi. Stałym mieszkańcem kościoła pokoju w Jaworze jest czarna kotka, która z entuzjazmem wita wszystkich odwiedzających. A czy czarny kot to aby nie towarzysz każdej czarownicy? Nie mam pojęcia, ale ten potrafi oczarować. W 1707 roku dobudowano tu wieżę z głównym wejściem do kościoła, na szczycie której honorowe miejsce zajmują trzy dzwony o nazwach Wiara, Nadzieja i Miłość. Kościół dawniej otaczał cmentarz ewangelicki, po którym do dziś pozostały jedynie rzeźbione barokowe epitafia wmurowane w ścianę świątyni. Jaworski kościół pokoju wpisano na listę UNESCO. Podobnie jak w Świdnicy, wstęp do kościoła jest odpłatny. Na koniec odwiedzamy kościół nie mniej interesujący niż dwa poprzednie, choć nie należący do świątyń pokoju. To jedna z najsłynniejszych drewnianych budowli sakralnych w Polsce, uważana również za najstarszą. Kościół Wang położony jest w Karpaczu Górnym na wysokości 885 metrów nad poziomem morza. A co bardzo ciekawe, nie pochodzi stąd, albowiem powstał w XII wieku w miejscowości Wang, na terenie obecnej Norwegii. Jest on wzorcowym przykładem architektury nordyckiej, której stylistyka kojarzy się z czasami morskich podbojów wikingów. To się nagrywa, okej. Znajdujemy się w Karpaczu przed świątynią Wang, w której w 1814 roku w Norwegii odbyły się pierwsze wybory. Natomiast w 1841 roku świątynia z Norwegii została przeniesiona do Karpacza. Później kościół okazał się zbyt mały dla lokalnej społeczności i zdecydowano się na budowę nowego. Zaś stary, jako że stanowił zabytek o niemałej wartości, postanowiono sprzedać. Od Norwegii kupił go pruski król Fryderyk Wilhelm IV. Kościół miał stanąć na wyspie Pawiej koło Berlina, jednak finalnie staraniami hrabiny Fryderyki von Redensbuchowca
przeniesiono go na Śląsk, gdzie w Karpaczu służył miejscowej społeczności ewangelickiej. Transport świątyni nie był prosty, bo nie działał jeszcze DHL. To też znaczną część trasy pokonała ona drogą morską oraz wodną po Odrze. Na miejscu okazało się, że część elementów nie nadawała się już do użytku i dlatego odtworzono je zgodnie z pierwotnymi wzorcami. Ciekawostką jest, że w konstrukcji kościoła nie użyto ani jednego gwoździa, podobnie jak w świątyniach pokoju w Jaworze i Świdnicy. Kościół Wang zbudowano z bardzo trwałej sosny norweskiej. Stanowi on dziś przykład najlepszego budownictwa skandynawskiego oraz sztuki nordyckiej. Ze szczytów dachów wystają głowy uskrzydlonych smoków spoglądających groźnie na zwiedzających. Ciekawe, jak Wikingom udało się połączyć Odyn, smoki i owieczki. Dobre pytanie. We wzorach dekorujących kolumienki przy głównych drzwiach dostrzec można oblicza Wikingów z rozdwojonymi językami oraz napisy runiczne, postacie zwierząt i wzory roślinne. Bezpośrednio przy kościele znajduje się stary cmentarz ewangelicki. To właśnie tu spoczywa wspomniana już hrabina von Redden, Tadeusz Różewicz oraz wiele innych znanych osobistości. Stojąca obok kościoła dzwonnica została dobudowana w XIX wieku. Ustawiono ją w taki sposób, by chroniła świątynię Wang przed wiatrem wiejącym od Śnieżki. Samą Śnieżkę i znajdujące się na jej szczycie wysokogórskie obserwatorium meteorologiczne zobaczyć można z tarasu widokowego, z którego roztacza się niesamowita panorama. Przy kościele Wang trafiliśmy na przepiękną jesienną pogodę. Chyba żadna inna pora roku nie tworzy tak pięknej scenerii. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do odwiedzenia Dolnego Śląska. Jeśli podobają się Wam nasze filmy, to zostawcie kciuki. Najlepiej w górę. Komentarze i suby z dzwonkiem. W ten sposób nie przegapicie żadnego odcinka Travel Love. Ciao! Do zobaczenia!